Kwestia, że tak powiem, zbrojeniowych, najlepszy jest taktyczny plecak z Foxsave'a. Polecam was, polecam wam. Z wierzchu zupełnie nie widać, że on jest taktyczny, przygotowany do tego, żeby pełnić taką odpowiedzialną funkcję, ale jak tylko patrzycie do środka, to już widzicie, że to maskowanie generalnie potwierdza moją teorię, że on jest bardzo taktyczny. Tak więc taki plecak przewidziałem. No i jest sprzęt zapakowany, który żeśmy ostatnio się bawili. Tu też oczywiście jest taktyczne maskowanie. No i pięknie to wchodzi. Niestety w Polsce tak to wygląda, że nie można sobie postrzelać do puszek czy do pustego wiadra przed blokiem. I żeby sprawdzić, czy sprzęt działa, się trzeba wybrać do odpowiedniego miejsca, czyli na strzelnicę. I dzisiaj pierwsze strzelanie. Będziecie świadkami, czy to zadziała i jak mi się będzie pracowało. Zapraszam. Tak to wygląda. Marian, pokaż swojego Turka. Teraz robią takie tureckie konstrukcje, że w swoim czasie kolimator kosztował drożej niż tu teraz pistolet z kolimatorem. Właśnie widzisz, czyli co, żeby wymienić baterię, musisz go Musisz go odkręcić. odkręcić, tutaj są dwie śruby i wiesz. A jak je Widzisz. odkręciłem, to się okazało, że on tak na boki chodził sobie. A tu jest jeszcze płytka? Płytka jest, Jest. nie? Muszkę zbieraj z celem. No dobra. Dzisiaj ustawiamy, ja swój holograficzny bym chciał ustawić. Zobaczyć, no bo to wiadomo, że musi się z bronią zgrać. I co, od razu na ten? W połowie, nie? Wiesz, żebym wiedział, na którą stronę to ściąga, nie? Ale to napięcie to będzie za blisko, wiesz, nie zobaczę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiesz co, ja nie wiem jak to... Myślę, że 15 i 25. Wszystko dół i prawo. No i właśnie o to chodzi, żeby go, wiesz, ustawić teraz. Ale to z ręki to powiem ci, że wiesz... Ło, patrz! Ale wiesz, skupienie dobre, nie? Skupienie wychodzi, że jest całkiem niezłe, tylko jest ustawiony źle kolimator. Czyli muszę go w lewo i do góry, nie? Dobra, czyli co, ja już mogę, tak? Tak. I tu są pokrętła do góry. Raz, dwa, trzy. I w lewo. Raz, dwa, trzy. Jadę na 15 metrów. Drugą. No patrz, ale kurnia, no generalnie to muszę to dobrze tym przejechać. A ja mam takie do ustawienia jakieś. Śrubokręciki? Taki, patrz, u mnie była taka moneta oryginalnie turecka. Turecka do moneta? Lira? podkręcenia baterii. Znaczy nie, to jest taki, wiesz, Dobra, dobra, dobra. fejkowe coś tam, ale... Ty, ale patrz jakie skupienie, kurnia. Ma pana zawody, trzeba cię wysłać. No. W te same dziury, powiem ci. No w te same dziury. No. No kurnia. A jak się to w ogóle ustawia? Po co to jest? To kółko? Może tam masz te minuty kątowe. A to za ile wam No poczekaj, no bo się przyniesie amunicję, poczekaj. Co wziąłeś? 22? Tak. Dla młodego? Żebym odjechał. Kurnia, no skupienie jest dobre, tylko że przekręciłem 8 oczek i się nic nie zmieniło. Jeszcze tak, czyli jeszcze góra. Przekręcam aż dwa razy. Można bardzo dokładnie. I góra. I góra, prawo w lewo. Dobra, zobaczymy. Tak. O, patrz, tyle nakręciłem się i patrz jak odjechałem, tylko kawałek w górę. Tak wygląda ten turecki sprzęcik, pusto oczywiście. Zobaczmy jak wygląda kolimator. O, widać. Mam nadzieję. Lekki w miarę. Powiem ci. O, ale dużo, dużo kręciłeś razy? Taki ten. To ja to wiesz, przekręciłem kurna już 6 razy te kółko. No dookoła. Tak. Może ty masz bardziej precyzyjną.
No, tak, to jeszcze do góry, ale już w prawo jeden obrót. Przecież mi ta moja moneta uciekła. A jest. Czyli tak. Prawo. Prawo. I jeszcze góra. Bardzo dużo kręcenia, żeby to tak ogarnąć w miarę. Ale na razie wygląda to całkiem nieźle. Tylko muszę zmienić tarczę. To już chyba ja bym nic nie poprawiał. Ile strzelałeś? 3? 5? Co, zmień tarczę, bo już nie będziesz wiedział, gdzie idzie. No, to teraz już trzeba dokładne ustawienia robić. Bo idzie... Pojadę na 25 metrów jeszcze, zobaczę, jak będzie wyglądało. Już w miarę doszedłem do tego, żeby w te same trafiać. Tak więc jest całkiem spoko. I zrzuć sobie. Tu sobie mogę te? No. Bo ja wiesz, zrobiłem sobie, bo przerzuciłem sobie na drugą stronę, nie? Strzelec wyborowy. No trochę wiesz, trzeba już teraz na spokojnie, ale przyjść no ze spokojną ręką, to, wiesz? Ale to trzeba też podćwiczyć, bo to tak wiesz, weźmiesz, jak ja wiesz, nie... No nie znasz broni jeszcze, nie? Dopiero pierwsza pięćdziesiątka. Bardzo fajnie się strzela. Kolimator jest... Kolimator zajebisty, nie? No muszę jeszcze ten powiększalnik wziąć. Tylko tutaj to będę chciał jakiś prosty założyć, a ten to... Kurde, no po prostu jest bajka. A jak się tutaj ten, tu jest... Jasność plus minus. Zaraz się też okaże, czy w ogóle mam jakieś skupienie. Stronę. Nie, to tak to, ale ma faktycznie takie, że... Bo on ma 19 stopni, kurnia, jasności. A ty masz regulację w turku tak. Jasności? W tym, co mam do Glocka, to mam automatycznie. On sobie, wiesz, pobiera z otoczenia, jaka jest jasność i mi ustawia. Tu nie ma bezpiecznika, jest tylko depoter. No powiem ci, że kurde, fajny. Ale i tak widzę taki... No nie jest taki ostry. No tak, u mnie jest to samo, ja tak samo widzę. Tak? Nie wiem, czy to tak ślepoki mają, czy to po prostu tak wygląda. No wszystkie w miarę gdzieś w środku, tylko niektóre moje, bo nie ma zaś. Weź sobie świeżą tarczę załóż. Proszę Państwa, pierwsze wrażenia ze Skorpiona Evo 3 z tym holograficznym kolimatorem. Byłem ciekawy, jak to będzie działo, ale to nie jest do tej broni przeznaczony, tylko do tej innej, którą sobie dopiero planuję w głowie. Ale że był, to mówię, czy go kupię teraz, czy za 2 tygodnie, to jaka to różnica. Ale byłem ciekawy, jak to będzie działało i muszę powiedzieć, że kurnia, no pierwsze strzały, no super skupienie. Niestety to jest też tak, że nie możecie siedzieć, kurna, 4 godziny na strzelnicy, przynajmniej ja nie mogę. No chyba coś tu jedzie. Przynajmniej ja nie mogę siedzieć 4 godzin, bo no jednak jest zmęczenie materiału, nie? Tak więc jak strzelacie, nie wiem, pierwszą partię, drugą partię, trzecią, to jeszcze jest ok. A potem już widać, że w miarę upływu czasu to skupienie się rozjeżdża. Ale powiem szczerze, że tak, pierwsze strzały, skupienie było bardzo dobre. No tylko tyle, że nie w tym miejscu to trzeba, bo nie był ustawiony ten kolimator. Trochę go podrasowałem, ale myślę, że jeszcze będzie potrzeba, żeby go tak... No, a monetę sobie zostawiłem. Dobra, wezmę sobie nową. Że jeszcze trzeba będzie go deprecyzować, ale to właśnie trzeba na spokojnie. Te pierwsze no dwa razy po 5, to są takie, widzę, że najlepsze. A potem już zaczyna człowiekowi delikatnie ręka chodzić i już tak nie jest celnie i pewnie. Ale na razie pozytywnie. Byłem nieco tym spustem zatrwożony, bo tak jak na sucho go testowałem, to strasznie był twardy. No jest twardy, ale tak jak już wychodzi w praniu, to nie jest aż tak tragicznie, aczkolwiek będę się zastanawiał, czy by nie zmienić tej sprężynki. Zrzut zamka trochę jest złym
ze złej strony dla mnie, bo jest niestety zrzut zamka tylko z jednej strony i trudno to zrobić tym palcem, bo nie mam takiej siły, żeby to nacisnąć. Muszę jakoś kciukiem kombinować, ale to też kwestia przyzwyczajenia. Pewnie z czasem się nabierze jakiegoś tam lepszego doświadczenia w tej kwestii. Druga rzecz jest mechanizm bezpiecznika. Dziwne jest w tym pistolecie, że nie możecie przeładować, jak jest blokada. Dopiero musicie bezpiecznik zwolnić i dopiero możecie przeładować. I dużo osób, widzę, narzeka na to, że bezpiecznik w momencie, kiedy jest odblokowany, to delikatnie wam wchodzi tu w rękę. Tak więc to też by trzeba było przerobić na jakiś inny. Widzę, że też goście robią tak, że w ogóle robią takie kółko bez tego wystającego czegoś i w zasadzie on jest zawsze otwarty, nie? Ja się nieprzyzwyczajony jestem do bezpiecznika, bo w Glocku nie ma bezpiecznika jako takiego, nie? Jest tam ten podwójny jak gdyby mechanizm spustowy. Tak więc jestem przyzwyczajony, że nie mam tego bezpiecznika, tutaj jest ten bezpiecznik. Także to jest to. Zdecydowanie wydaje mi się, że fajnie by było, jakby były większe ten mechanizm, kurnia, do naciągu zamka, żeby były większe te łopatki, bo one strasznie, strasznie, może się chyba się ta sprężyna wyrobi, bo na razie to było pierwsze 50, które poszło z tego urządzenia. Tu strasznie to ciężko chodzi, aczkolwiek to jest pierwsze przeładowanie, bo potem już się tylko zrzuca no, tym do zrzutu zamka, tak więc to jest taka druga moja uwaga. Jeszcze mam jakąś uwagę, na razie chyba tyle. No, zastanawiam się nad tą podpórką naprzód montowaną, taką pionową, bo mnie korci, żeby tą rękę gdzieś bliżej dawać tutaj w okolicy magazynka, a w okolicach magazynka jest wylot łusek i może coś tam się niedobrego dziać. I fajnie jest to, że ten mechanizm, którym naciągacie zamek, jest nieruchomy, jak strzelacie, czyli tam nawet jakbyście rękę gdzieś położyli, to wam palce nie pokaleczy. Tak więc to jest też dobra opcja. No, tak to wygląda. Nawet fajnie. Jestem zadowolony. Tylko zastanawiam się, jaki tam docelowo zainstalować kolimator, bo ten robi robotę, ale jest kurnia taki precyzyjny. Myślałem, że to jest o 1-2 ząbki się przestawia. Tam kurnia, żeby przejechać z dołu tarczy i z prawej do środka, to musiałem no, kilka dobrych obrotów zrobić, zarówno jednym, jak i drugim pokrętłem. Teraz trzeba będzie to doprecyzować już tak delikatnie, ale to ja mówię, to doprecyzowanie to jeszcze będzie trwało kilka wizyt na strzelnicy, tak żeby sobie to zrobić w momencie, kiedy no, jesteście tacy wypoczęci. Bo tak jak mówię, jak wystrzelacie 50 czy 100, to już ta, przynajmniej u mnie tak jest, może za długa przerwa była i trzeba się do tego przyzwyczaić, to niestety mam strasznie, no, już jestem zmęczony i mi dużo, dużo gorzej idzie. Tyle w kwestiach Skorpiona Evo 3 S1.